Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mam dla Was mega perełkę. Miejsce, o którym nigdy nie myślałem w kategoriach ciekawej destynacji turystycznej. I to był bardzo duży błąd. Ruszamy do Zgorzelca i Görlitz, kiedyś jednego miasta, które historia podzieliła granicą na dwie części i dwa kraje. Parkujemy po polskiej stronie Nysy Łużyckiej. Ruszamy przez most staromiejski łączący teraz dwa przygraniczne miasta i po niecałej minucie jesteśmy już w Niemczech. Pierwsze wrażenie? Stare miasto wygląda rewelacyjnie. Druga wojna światowa obeszła się z Görlitz bardzo lekko. Miasto przetrwało praktycznie bez żadnych zniszczeń, dzięki czemu dzisiaj zachwyca odrestaurowaną zabytkową zabudową i pozwala wyobrazić sobie, jak wyglądały inne miasta Dolnego Śląska przed rokiem 1945. Istny raj dla miłośników architektury i zabytków, których jest tu około 4000. Druga rzecz, która rzuca się w oczy, to fakt, że jest tu bardzo czysto i bardzo cicho. Fasady kamienic wyglądają jak świeżo postawiony plan zdjęciowy, a wokół nie ma prawie ludzi. Miasto sprawia wrażenie wyludnionego i trochę tak jest. Przed wojną żyło tu ponad 80 tysięcy osób, teraz jest ich prawie o połowę mniej. Ta sytuacja powoduje pewien paradoks. Przeczytałem gdzieś w internecie, że wynajęcie tu mieszkania jest sporo tańsze niż po polskiej stronie. Być może to właśnie piękna architektura i spokój sprawiły, że Görlitz zachwyciło się wiele ekip filmowych. Realizowanych tu było sporo produkcji, w tym słynne hollywoodzkie hity. Nie miałem pojęcia, że zaraz obok polskiej granicy nagrywany był na przykład Grand Budapest Hotel Wesa Andersona oraz Lektor z Kate Winslet, a Quentin Tarantino robił tu swoje bękarty wojny. Görlitz spokojnie może zagrać Paryż, Berlin albo Pragę, tylko koszty postawienia planu zdjęciowego są tu znacznie mniejsze. Na uliczkach Starego Miasta można było spotkać wiele gwiazd kina. Byli tu Bill Murray, Jeff Goldblum, Kate Winslet, Jude Law, Owen Wilson czy Nicolas Cage. Görlitz jak najbardziej wykorzystuje swój hollywoodzki potencjał. Organizowane są tu wycieczki, podczas których można zwiedzać miejsca ze znanych scen filmowych. Ruszamy sami filmowym szlakiem i od razu trafiamy na Untermarkt, gdzie Quentin Tarantino ze swoją ekipą nagrywał bękarty wojny. A w tym miejscu chyba był nagrywany Lektor. A ten hotel? Hotel Bors, który jest ze mną, tutaj mieszkał podczas planu zdjęciowego do filmu Grand Budapest Hotel Bill Murray. Bill Murray był tu. Następnie ruszamy odnaleźć Kaufhaus, czyli nieczynny secesyjny dom towarowy, którego wnętrze, istne arcydzieło architektury, zagrało tytułowy Grand Budapest Hotel. Budynek od lat jest w remoncie i do zwiedzania udostępniany jest tylko kilka razy w roku. Dzisiaj niestety jest zamknięty, więc podziwiamy go zaglądając przez szklane drzwi. I idziemy dalej. Przed nami Kartoffel House. Ewidentny dowód, że kartofel, słowo znaczy się, ma pochodzenie niemieckie. Dalej po drodze trafiamy na Postplatz ze stojącą pośrodku fontanną o piękno niemieckiej brzmiącej nazwie, której nie jestem w stanie powiedzieć. Ciekawa sprawa, bo jak idziecie ulicą, to słychać raz rozmowy po polsku, raz po niemiecku. Podobno władze jednego i drugiego miasta mają taki plan, tworząc szkoły polsko-niemieckie, żeby mieszkańcy jednej i drugiej strony byli dwujęzykowi. Co im z tego wyjdzie? Zobaczymy. Za lat pewnie trochę. Okej. Okay. Czas wracać na polską stronę i poszukać jakiegoś fajnego miejsca na kawę. Niedaleko mostu, tuż przy rzece, trafiamy na restaurację Miód Maliny. Fajna miejscóweczka z dobrą kawą, ciastkiem, no i przede wszystkim polskimi cenami. Zaraz obok znajdziecie dom Jakuba Bomy, znanego niemieckiego filozofa i szewca. Teraz mieści się tu informacja turystyczna. Sam Zgorzelec to też bardzo ciekawe miasto. Niestety, nie mamy już zbyt dużo czasu, więc robimy sobie krótki tur ulicami Zgorzelca i wybieramy tylko jedno obowiązkowe do zwiedzenia miejsce. Miejski Dom Kultury, dawniej Górnołużycka Hala Chwały wraz z muzeum, to kolejny niezwykły budynek wzniesiony w latach 1898-1902. Miał on stanowić pomnik pamięci cesarza Wilhelma I i Fryderyka III. Bryła budynku robi wrażenie, ale jeszcze większy zachwyt wzbudził w nas główny hol gmachu. To kolejne zjawiskowe wnętrze, które spokojnie mogłoby zagrać w jakiejś hollywoodzkiej produkcji. Kto wie, może niedługo tak właśnie się stanie. Oh,
Zerkamy jeszcze do pobliskiego parku, gdzie trafiamy na ciekawy most kolejowy, podobny do tego, który widzieliśmy w Bolesławcu. I na tym kończymy naszą wycieczkę po tym niezwykłym mieście, które naprawdę bardzo polecam Wam zobaczyć.